Dzień dobry, witamy. Niby nad Wisłą, niby w Warszawie, ale zrobiliśmy wszystko, żebyście czuli się choć odrobinę jak na Wyspach Greckich teraz. Nie ma tylko oliwy i oliwek i wina. No myślę, że jeszcze paru rzeczy brakuje. Jeszcze ta Grecja daje nam więcej. Ta Grecja daje nam dużo więcej, wiedzą o tym polscy turyści, bo już tłumnie od lat wyjeżdżają na greckie wakacje. Ale myślę, że nie tylko na wakacje, że jakoś ta Grecja stała się bardzo ciekawym miejscem. Kryzys może spowodował, że medialne zainteresowanie wzrosło i mamy taką większą chęć, żeby odkrywać Grecję, bo Grecja to nie tylko wakacje. Nie? Tak, ale ja też myślę, że to trochę tak działało, Grecy, prawie bankruci, to pewnie tanio, jedźmy. Myślę, że to było bardzo ważne dla wielu osób, bardzo ważny argument, ale już jak ktoś pojechał kilka lat temu, bo okazało się, że można faktycznie taniej czas spędzić, to wraca, bo Grecy są bardzo gościnnym narodem i jeśli zapytać Polaków, dlaczego jeżdżą tam na wakacje, to właśnie gościnność. Właśnie tak się wzruszyłem. Wzruszył się, panie. Grecy są tak gościnni. Myślę, że ta Grecja naprawdę teraz ma świetny czas, żeby ją poznawać, bo po pierwsze jest taniej, po drugie ona jest w takim dziwnym momencie, jakiejś takiej dziejowej zmiany, już od kilku lat, odkąd w zasadzie rozpoczął się tam kryzys, który ciągle trwa, oczywiście sytuacja się polepsza z roku na rok, ale nadal jest tam bardzo ciężko, wysokie bezrobocie. Grecy muszą nauczyć się żyć na nowo i to się dzieje i myślę, że właśnie dlatego jest super ciekawie, żeby teraz tam jeździć i poznawać ten kraj i ludzi. Rano zapowiadając spotkanie z tobą, nawet nie żartując, ale powiadałem o tym, że jak się dzisiaj popatrzy na polskiego Instagrama na przykład, to od ludzi, których stać na naprawdę niekoniecznie greckie wakacje, po ludzi, którzy tam jadą, bo tanio, są wszyscy. Tak, w lepszych lub skrajnie dobrych hotelach i tak dalej. Okazuje się, że właściwie miejsce wydaje się dla każdego. Da się jeszcze w Grecji dzisiaj zniknąć poza tłumem? Tak, mam tutaj taką mapkę w tej książce i mogę ci pokazać na niej miejsce, ale nie wiem, czy chcę do kamery pokazać. Właśnie, bo jeśli pokażę do kamery, to... Okej. Jest taka mała wyspa, tak, nie bardzo powiem jej nazwy, piękna. Ale na I. Na I. Później jest K, później jest A. Koniec. On kiedyś latał. I to jest wyspa, która jest absolutnie nieodkryta jeszcze przez masowego turystę i przez to jest bardzo wyjątkowa. Trzeba mieć tylko swoją łódź albo samolot, tak? Z Aten można bardzo łatwo się dostać, popłynąć promem faktycznie albo polecieć i to jest wyspa, która da nam, jeśli tam pojedziemy, a nie polecam właśnie dlatego, żeby nie psuć. Nie jedźcie, można o niej przeczytać w tej książce, jest świetny, długi rozdział, ale to jest takie miejsce, które naprawdę pozwala zmienić na ten krótki czas, kiedy tam się jest, spojrzenie i w ogóle greckie wyspy mają to do siebie, jeśli nie wszystkie wyspy, że pozwalają przenieść się do takiego zupełnie innego uniwersum, gdzie rządzą inne zasady, gdzie czas płynie inaczej, czas płynie wolniej, a już na Ikarii naprawdę już na tej wyspie, której nazwy nie wymieniam, czas płynie dużo wolniej. A tam ktoś jest? Czy to bezludna? Nie, to jest bardzo ludna, znaczy bardzo ludna. Sporo mieszkańców tam jest i oni słyną z tego na przykład wśród też innych Greków, że nie liczą czasu, nie noszą zegarków, nie umawiają się na konkretne godziny. Przyjdź rano. I między innymi dlatego być może, chociaż powodów jest pewnie więcej, żyją dużo dłużej niż ktokolwiek inny w Europie. Gdy pisałem tę książkę i w tej książce jest rozmowa, rozmawiałem ze stuletnim panem. I Karen, stulatek na tej wyspie to nie jest w ogóle nic szczególnego. Okay. Jest bardzo dużo stulatków i Amerykanie zrobili badania i to jest jedna z takich zielonych stref, gdzie żyje się faktycznie najdłużej. Jedna jest chyba na Sardynii, jedna na tej greckiej wyspie, jedna jeszcze gdzieś tam w Japonii. Wolne tempo życia, oliwki, wino, dobry miód. Bo wy nie macie złego jedzenia też, nie? Ja myślę, że i my Polacy mamy bardzo dobre jedzenie, i my Grecy mamy świetne jedzenie. Ja bardzo tęsknię za greckim jedzeniem, zresztą gotuję dużo greckiego, a za chwilę się do Grecji ponownie wybieram, żeby pisać kontynuację tej książki i też już nie mogę się doczekać właśnie między innymi z tego powodu. Da się odtworzyć sobie prawdziwą grecką kuchnię w polskiej kuchni? No już teraz tak. Kiedyś, gdy w Polsce mieszkała duża grupa Greków, uchodźców po greckiej wojnie domowej, nawet oni próbowali w warunkach powszechnego niedoboru gotować po grecku i robili w Polsce fetę
i sadzili paprykę i to się wszystko udawało, no ale teraz już wszystko możemy dostać i jest bardzo dużo produktów, które do nas z Grecji przychodzą i ale można, absolutnie. Jak porozmawiasz z Gruzinem, ostatnio miałem taką rozmowę, oni mówią, że próbowali do haczapuri wkładać polski ser, ale, albo nie jakąś tam odmianę. On kompletnie się nie da, bo klienci mówili, a to taki placek z serem i to tyle kosztuje. Tak. Oni mówią, no bo to i to. Włożymy polski, będzie taniej, ale nie zadziałało, bo dalej importują ten, który robią u siebie. No w polskich restauracjach sałatka grecka jest czymś zupełnie innym, aniżeli sałatka grecka w Grecji, ta choriatiki. Nie umywa się też ten polski ser, który uchodzi za fetę, nie ma nic wspólnego z prawdziwą fetą, ale można, jeśli ktoś chce, jeśli właśnie poznamy już to greckie jedzenie, będąc tam, ono oczywiście jest bardzo różne od naszego, ono pływa w oliwie, ale to jest dobra, zdrowa oliwa, więc nie ma się co tutaj... Ze słonecznika, prawda? No powiedzmy. No dobrze, a z czym chciałbyś, żeby się Polakom Grecja kojarzyła? Myślę, że już jedna z takich rzeczy się dzieje, czyli ta gościnność, bo Grecy są naprawdę bardzo, bardzo gościnni. Bardzo bym chciał, żeby nie zatrzymywali się ludzie, którzy jeżdżą tam na wakacje tylko w hotelu i spędzali te całe 2 tygodnie nad basenem, ale żeby się gdzieś wypuszczali, żeby jeśli no, są na tej wyspie... Ale jak można wyjść z polskiej strefy? Przynajmniej nie muszę greckiego się uczyć. No, daj ale nie spokój. Trzeba. Wystarczy mi dwa słowa. Tsatsiki, por favor. Por favor... Z Grekami można się dogadać na migi, oni są wszyscy bardzo tacy przyjaźni, ale takie doświadczenie, kiedy wychodzimy z tego hotelu, łazimy po tej wyspie, kiedy się tak namęczymy, napocimy, a później usiądziemy w takim zdezolowanym, obskurnym Caffè Nio i zjemy tych kilka oliwek i wypijemy zimną kawę albo szklaneczkę dobrego wina, no to jest to, co Grecja nam daje. To jest ten core i myślę, że to jest tak piękne doświadczenie, że nie warto naprawdę, znaczy, że warto na chwilę wyjść właśnie spod parasola przy basenie i nie pożałujemy. A te gorzkie pomarańcze to przenośnia? To co? Te gorzkie pomarańcze to jest taki symbol tego, że ja, ponieważ jestem pół Grekiem i Grecję odkrywam na nowo dla siebie, mierzę się z Grecją i nie zawsze są to takie wspaniałe, słodkie smaki, ale też czasami... Gdybyś napisał Grecja, kraj, który zawstydza, to byś może sprzedawał lepiej, wiesz. A tak, ale ta książka... Ludzie muszą sobie pomyśleć, o co chodzi mu z tymi gorzkimi pomarańczami, cholera. Ale to jest tak, że ta książka to jest jej wznowienie, uzupełnione i pierwszy nakład wyczerpał się zaraz po tym, jak ona się ukazała, więc tu nie mogę narzekać. Naprawdę myślę, że gorzkie pomarańcze zaczarowały ludzi też dlatego, że właśnie kojarzą nam się z czymś słodkim, a tutaj dostajemy obietnicę czegoś dziwnego, nieoczekiwanego, więc no, nie zmieniłbym tego tytułu. Dobrze, a co cię w Grecji irytuje? Oj, bardzo dużo rzeczy. No, to, że Grecy wszystko wiedzą najlepiej. Dodatkowe wydanie Onetwie. Proszę bardzo. Grecy, tak jak Polacy, myślą, że wszystko wiedzą najlepiej. Tak. Kombinują dokładnie tak samo jak Polacy. I to jest coś, co mnie czyli faktycznie... Czyli nie? Dolewacie wodę do winy, prawda? Ale nie wyjmujecie jedna... pestek z oliwek. Ale jest coś, co nas mocno różni i to jest też coś, co myślę, czego możemy się nauczyć, będąc tam, czyli wygospodarowanie sobie czasu i przekonanie samych siebie do tego, że zabawa też jest ważna. Że nie tylko praca, bo i Grecy, i Polacy bardzo dużo pracują, ale Grecy zawsze znajdą te chwile, żeby się pobawić. I to nie w taki sposób, że w piątek wychodzimy i pijemy na umór. Może we wtorek wrócimy. Dokładnie. Tylko spotykamy się całą wioską, na święcie wioski, młodzi ze starymi, wspólnie jemy, wspólnie pijemy, wspólnie tańczymy, nie wstydzimy się. To jest chyba najpiękniejsze. I tej tradycyjności chyba jest dużo jeszcze w Grecji, prawda? Bardzo, bardzo. I nie ma takiego zupełnie wstydu, jeśli chodzi właśnie o narodowe tańce, o taki patriotyzm lokalny bardzo, bo też każda grecka wyspa to jest taka osobna tradycja i historia. I tak, Grecy są bardzo dumni. Zresztą tak jak Polacy. Naród wybrany musi być dumny. I Polacy są najlepsi w naszym przekonaniu i Grecy dokładnie myślą tak samo, że są najlepsi, najmądrzejsi. To jest ciekawe miejsce, żeby nawet takie paralele robić właśnie, jak się tam pojedzie. Jedźcie, jeść i sprawdzać. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dionizos Turis był naszym gościem. W Onet Rano Wiem tu nad Wisłą. Dzisiaj upalnie kolejny raz i w ogóle ten tydzień będzie upalny. Przyszły zresztą też. Sprawdzajcie ostrzeżenia, ale jeśli możecie, to z rozsądkiem i z głową korzystajcie z pogody, bo naprawdę na początku wakacji przynajmniej nam się bardzo udało.